No, elo, elo, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak wszyscy pewnie wiedzą, wczoraj Robert Lewandowski wygrał nagrodę FIFA The Best, czyli piłkarza roku FIFA, którą, no, trzeba powiedzieć sobie szczerze, całkowicie zasłużył. A takim fanom, nie wiem, Messiego czy Ronaldo, nie mówię o wszystkich fanach Messiego i Ronaldo, tacy, tylko o takich normalnych nie mówię, co gratulują lewemu i mówią, że zasłużył. Nie takim, co o, Messi powinien wygrać, bo on gra w La Liga, on gra w Barcą, grę kieruje. Tak to jeden na jakiejś innej grupie Barcy widziałem. Pisał i to nie, no, śmiech z takich ludzi. No, więc normalnych się nie warto śmiać, a z takich to trzeba, warto je mać na ból dupy dać. No, i to jest bardzo piękna rzecz, że w końcu piłkarz polski jest najlepszym piłkarzem na świecie. No, w tym roku obecnie, bo nie wiadomo, czy za rok obroni to trofeum, a w tym będzie trudno. A to zna ile on meczy teraz opuszcza w lidze i w Lidze Mistrzów. Ale trzeba trzymać kciuki za lewego. Nie wiadomo, czy jeszcze ktoś kiedyś taki sukces w polskiej piłce osiągnie. Cieszmy się tym, co jest. A nie patrzmy w przyszłość. No, więc jeszcze raz, Robert, gratulacje. Zasłużyłeś na tą nagrodę, jak nikt inny. No, więc życzę jeszcze, tak, no, powiem tak z okazji świąt jeszcze, życzę ci sukcesów jeszcze większych w piłce nożnej, no i może za rok złotej piłki, ale jakbym się nie odwołał, bo zbył lakawa, ale to raczej niemożliwe. No więc w tym odcinku to na tyle. Do zobaczenia i elo.